Tomasz Słodki, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w studiu podcastowym w Radiowizji. Moja gościni Anita Szumiec, właścicielka studia Activo. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam. Bardzo mi miło. Jak na przestrzeni lat rozwijała się Twoja firma, Twoje Activo? Na samym początku była to garstka dziewczynek, która po prostu zaczęła ćwiczyć. Ale jakoś zajęcia się na tyle spodobały, że bardzo szybko rozwinęło się to do rangi nawet 1000 osób. I musiałam zatrudniać kolejnych trenerów i w kolejnych miastach punkty otwierać, żeby dalej się to wszystko pięknie rozwijało. No to opowiedzmy trochę o tych grupach, które są stworzone w studiu Activo. Jest taka grupa, ona się nazywa Acroflow. Co to za grupa i dlaczego powstała? To jest grupa dziewczyn zebranych z różnych naszych miejscowości i punktów, które najbardziej są zaangażowane i mają największe umiejętności. Ponieważ chcą dalej wzmacniać tą swoją wiedzę i pogłębiać doświadczenie akrobatyczno-taneczne, po prostu zdecydowaliśmy się, że stworzymy taką elitarną grupę, do której będą przynależeć dzieciaczki oraz młodzież i będzie ta grupa uczestniczyć w większej ilości pokazów, wyjazdów, różnych festynów i tak też robimy. Czy możesz podać w takim razie przykładowe realizacje, czy nawet współpracę, które właśnie ta grupa przeprowadziła? Oczywiście. To znaczy przede wszystkim, ponieważ jestem też autorką i choreografem, stworzyłam kilka projektów teatralnych, takich jak Cztery żywioły, kolory, sen, bajki, podróże dookoła świata. Teraz ostatnio znowu powtórzyliśmy Cztery żywioły, które się dosyć ładnie prezentują w teatrze i mamy po prostu pełen teatr ludzi, naszych widzów i odbiorców. Oprócz tego współpracujemy również z różnymi talent show. Mamy też grupę cheerleaderek, która z kolei obsługuje swoimi występami ekstra klasę koszykówki. Więc po prostu ta grupa Acroflow jest dosyć liczna i dosyć bardzo staramy się w różnych inwentach brać udział, zarówno kulturalnych, jak i sportowych. Ja myślę, że to dla wszystkich jest fajne, nie tylko dla odbiorców i dla tych, którzy zamawiają was jako ekipę, ale też przede wszystkim dla uczestniczek i uczestników. Jak najbardziej, oni czerpią niesamowitą radość, bo to są bardzo duże emocje, pozytywne emocje i dla każdej z nich występ jest czymś, co doceniają i na pewno zostanie im to do końca życia. To na zakończenie powiedz jeszcze, jakie masz plany rozwoju. To może zacznijmy od Activo, a później, czyli od twojej firmy, a później powiedzmy o grupie Actoflow, tak? Acroflow, tak. Dobrze, więc tak, jeżeli chodzi o studia Activo, dalej chcemy kontynuować oczywiście uczenie dzieci na poziomie podstawowym, średnio zaawansowanym, zaawansowanym. Chcemy tych punktów mieć jak najwięcej i rozwijać się jeszcze bardziej w naszym rejonie, czyli Śląsku. Czyli kolejne miasta nas interesują. Już od września planujemy otworzyć punkt w Gliwicach, czego wcześniej nie mieliśmy. Jednak jeżeli chodzi o Acroflow, tutaj liczymy również na współpracę dalej pokazującą widowiskowość akrobatyki i promocję tej akrobatyki. Czyli oprócz tych wszystkich projektów, które obecnie przedstawiamy, chcielibyśmy bardzo zaistnieć w jakimś teledysku, być może nawet w projekcji filmowej, bo myślę, że na tyle akrobatyka jest widowiskowa, że nawet w formie jakiejś reklamy może być przedstawiona w taki sposób, przynajmniej nasze pomysły są i nasza wyobraźnia jest bardzo duża i myślę, że w ten sposób moglibyśmy rozwijać dalej naszą grupę Acroflow. Oprócz tego, że oczywiście czynnie staramy się w social mediach gdzieś działać, pokazywać nasze efekty pracy. Tak się zawiesiłem i zacząłem zastanawiać, bo może w moim teledysku, bo właśnie mam pomysł, żeby zrobić kolejny teledysk do mojej piosenki, może byśmy właśnie zrobili z taką piękną akrobatyką. Tym bardziej, że produkujemy na Śląsku, w Knurowie, więc byłoby blisko. No, z beretem. No fajnie, może to będzie jakaś większa współpraca, która się zawiąże tutaj. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Ja również dziękuję. Anita Szumiec, właścicielka studia Activo. Była mi bardzo miło, dziękuję. Mnie również. Tomasz Słodki, do usłyszenia i do zobaczenia.